Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, tak krótko troszkę na temat wiara i religia. No, protestanci, jak widać po wpisach, nie radzą sobie z koniecznością starania się o uświęcenie. Tak? Po co mają się starać, by być święci? Przecież nic nie muszą robić, nie? Sola fide, sola tam wiara tylko, nie? I koniec, nie? I jednak święty Paweł mówi, czy list do Hebrajczyków, trzeba się starać o uświęcenie, żeby zobaczyć Boga. Znów przytoczymy sobie fragment, z którym sobie nie poradzili i nie poradzą sobie protestanci. 2:1 Hebrajczyków. Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża. Czy sekciarze nieutracalnie zbawieni muszą zważać uwagę z największą pilnością na to, co słyszeli? Zresztą oni nie zwracają uwagi w protestantyzmie na to, co słyszeli, tylko zwracają uwagę na to, co zrozumieją i co sobie wymyślą. I tu jest właśnie konieczność wierzenia tak, jak się usłyszało, tak, jak zostało przekazane i rozkazane. I wierność wierze polega na właśnie zachowywaniu tego, co się słyszało. I widzimy tutaj, jest konieczne, abyśmy z największą pilnością zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli. Dlaczego? Abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża. No, przeklęte sekciarstwo w swojej głupocie, ślepocie, ono się już nie przejmuje o tym, że zejdzie na bezdroża, nie? Bo oni nie mogą zejść na bezdroża, nie? Oni są nieutracalnie zbawieni, nieutracalnie uświęceni w upodobaniu Bożym. Chodzą i to dlatego, że chodzą w upodobaniu Bożym, to robią jakieś dobre uczynki, co jest kompletnie bzdurą. Bo tu jest napisane, że trzeba zwracać uwagę na to, co się słyszało, aby nie zejść na bezdroża, czyli wierzący może zejść na bezdroża. 2. Jeżeli bowiem objawiona przez apostołów mowa była mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymywało słuszną zapłatę, jakże my unikniemy kary, jeżeli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie? Widać, że o zbawienie trzeba się troszczyć. Jak protestanci się troszczą o zbawienie? Przecież oni się nie muszą troszczyć o zbawienie, bo są nieutracalnie zbawieni. Ale to jest mało tego. Trzeba się troszczyć o zbawienie. Po co? Aby uniknąć kary. Trzeba się troszczyć o zbawienie. Jaką karę może ponieść nieutracalnie zbawiony sekciarz, skoro on już jest nieutracalnie zbawiony, nic nie musi robić i ma tylko sola fide? No, Pismo Święte przeczy. Mówiliśmy o tym sobie. Trzeba się starać o świętość, trzeba się starać o upodobanie Boże, trzeba się starać zachowywać to, co się usłyszało, aby uniknąć kary. Trzeba się starać zachowywać zbawienie. I tu leży całe protestanckie nauczanie. No, użyjmy tego z wielkiego słowa, jakim jest nauczanie do tych wymiotów protestanckich. Wiara czy religia. Moi drodzy, sekciarze, no mówiliśmy o tym, że potępiają nas o religię, bo ci mówią, co masz zrobić i tak dalej. Dobrze, odpowiedzcie na pytanie, bo nie odpowiedzieliście do tej pory. Czy protestant musi chodzić na chlebek i winiaka w niedzielę, czy tam w środę, kiedy są te spotkania? Czy jak nie przyjdzie, to ma życie wieczne, czy nie ma? Jak spożyje chlebek, ma życie wieczne, czy nie ma? A jak nie spożyje, to traci życie, czy nie? Chrystus mówi, kto mnie spożywa, trwa we mnie, a ja w nim, tak? Jak sobie łyknie winiaczka i chlebcia, to trwa w Chrystusie, czy nie trwa? Jest to konieczne, żeby trwać w Chrystusie? Jest to konieczne, żeby mieć życie wieczne, czy nie? I teraz zobaczcie, mówię, że religia katolicka, o głupota i tak dalej. Zobaczcie tutaj, jaka głupota jest w protestanckiej religii. Sekciarz ma religię, nie? On musi, może, ale nie musi. Bo zobaczcie, w jakiej sytuacji się stawiają garażowcy. Jeżeli powiedzą, że muszą iść do garażu po chlebek i jabłka, żeby mieć życie wieczne, to znaczy, że zaprzeczają sobie, że sama wiara nie wystarczy, żeby mieć życie wieczne, tylko trzeba jeszcze przegryźć winiaka jabłkiem, tego chlebciem, tak?
I to jest religia, no bo on musi zrobić coś religijnego, jakąś czynność, jakiś rytuał, żeby mieć życie wieczne, żeby trwać w Chrystusie, tak? Jeżeli powiedzą, że nie musi, no to po co im te chlebcze i jabłki? Pusty rytuał, bez żadnego znaczenia, który nic nie wnosi i nic nie zabiera. Chrystus nie ustanowił pustych rytuałów. Następnie Chrystus mówi o chrzcie. Chrzcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co sekciarze mówią? No, że tak, chrzest, no tak, świętego zbawienia, chrzest nie jest konieczny do zbawienia i takie głupoty. Dobrze, więc jeżeli ktoś, kto przyjmie wiarę, a nie przyjmie chrztu wodnego, dalej będzie zbawiony, po co macie ten chrzest wodny? No, na znak przyjętego zbawienia, czyli macie jakiś rytuał, tak? Polanie wodą. Czy to jest konieczne do zbawienia? No, powiecie, że nie, to po co go robicie? Pusty znak, który nic nie daje, a jeżeli się go przyjmie i nic nie, i nic człowiek nie traci, jeśli go nie przyjmie, tak? A więc gdzie jest więcej głupoty? W religii katolickiej, gdzie chrzest daje odpuszczenie grzechów i Ducha Świętego, w Eucharystii katolickiej, gdzie żyje, otrzymujemy życie przez Chrystusa, czy w pustych, nic nieznaczących rytuałach religijnych protestanckich, które albo przyjmiesz dobrze, nie przyjmiesz drugie dobrze, jesteś nieutracalnie zbawiony, nic nie musisz robić, tak? Poza tym apostołowie mówią, kto z was choruje, niech wezwie kapłana, niech się modli, namaści go olejem. Obrzęd religijny, prawda? A więc widzimy, że religia już jest, rzecz, pewne czynności już trzeba robić, żeby otrzymać pomoc od Boga. Namaszczenie chorych, czy nakładanie rąk, tak? I wstępuje Duch Święty. Sekciarstwo, no dobrze, nakłada ręce, ale po co? Czy one są po to, żeby wstąpił Duch Święty? No u zielonych to tak, bo tam nakładałem ręce, żeby tego. No to jeżeli wy macie nakładanie rąk tam po swych tych zielonych sektach, to dlaczego nas potępiacie, że my mamy o religia, religia, tylko Chrystus wyzwala i wiara. No to po co macie jakieś rytuały nakładania rąk? To co, salafide tym ludziom tam nie wystarczy, żeby Duch Święty wstąpił i uzdrowił? Po co wam, po co im tam wasze nakładanie rąk? Nie? Po tych zielonoświątkowych zborach. Więc dostrzegacie, poza tym musi uczestniczyć w takich nakładaniach rąk, żeby był zbawiony, czy nie? No i właśnie, bo katolik praktykujący powinien otrzymać nałożenie rąk, żeby otrzymać sakrament bierzmowania, tak? I to jest konieczne. Natomiast taki sekciarz koniecznie musi iść na te nakładanie rąk po tych sektach zielonoświątkowych, żeby być zbawiony, czy znów taka zasada, przyjdzie dobrze, nie przyjdzie drugie dobrze, i tak jest zbawiony, nie? A więc puste rytuały, puste obrzędy, puste ceremonie, puste spotkania, które nic nie wnoszą. No ale on powinien przychodzić, brać udział w życiu Kościoła. Ale co mu to daje, jeżeli on już jest nieutracalnie zbawiony, i co traci, jeżeli nie będzie chodził na te spotkania zboru? Czy to jest konieczne do życia wiecznego? Czy on traci życie wieczne, jak nie przyjdzie i na chlebek z jabłkiem? Czy zyskuje życie wieczne? Jak tam pójdzie na te tam spędy zielonych, tam mu ręce nałożą, to jest konieczne do zbawienia, czy nie? Przybliża go to do Boga, czy nie? No przybliża, bo Duch Święty występuje. No to jeżeli go przybliża do Boga w nałożeniu rąk, to znaczy, że jest jakiś ludzki rytuał, jakiś religijny obrzęd, któremu poddając się, człowiek się zbliża do Boga. To jest w Kościele rzymskokatolickim wytłumaczy, tylko że wy plujecie na nas, sami mając podobne jakieś tam ceregiele, nie? Bo musicie płacić dziesięcin. Mówiliśmy o tym, kto to odpowiedział. Dziesięcina nie jest w Nowym Testamencie, ale musicie ją płacić, a to jest religia starotestamentowa. Tak? Przychodzisz na zebrania, no chodzicie, nie? A po co? Musicie? I tu odpowiecie mi na to, tak, musimy, żeby mieć życie wieczne? Nie, nie musimy. Czyli chcę, ale muszę. Nie chcę, ale muszę, nie? Albo może leje na wszystko, nie? No jaki macie stosunek do tego? No już nie mówię o bierzmowaniu czy o namaszczeniu chorych, bo wy tego nie macie, nie? Więc Chrystus mówi, chcesz mieć życie wieczne? Spożywaj moje ciało, pij moją krew, tak?
Chcesz być zbawiony? Przyjmij chrzest. Z wody i z ducha się musisz narodzić. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Chcesz osiągnąć życie wieczne? Zachowuj przykazania. Tak? Nigdzie Chrystus nie mówi, chcesz być zbawiony, sola fide, sola fide. Nie. Zachowywanie przykazań, spożywanie Jego ciała, picie Jego krwi, przyjęcie chrztu. Chrystus wprowadza w religię. Religia katolicka jest tym, co Chrystus ustanowił i jest kierowana Duchem Świętym w Kościele. O, bo wam ktoś mówi, co trzeba robić, a co trzeba robić. I właśnie na tym polega pokora w katolicyzmie, że trzeba przyjąć to, co trzeba robić. Sekciarz odrzuca uniżenie i robi to, co sobie wymyśli, że trzeba robić. I unika robienia czegoś, co sobie sam wymyśli. Czyli tak naprawdę jest posłuszny swojej pysze. Tak? O, tam czytałem jakieś pisy, trzeba być wolnym od przepisów, wolnym od prawa, wolnym od tego. Tak? O, widzicie? Wolny, nikogo nie słuchać. Rób ta, co chce, ta. Owsiakowe sekty. Przeklęte, nie mające nic wspólnego nawet ze zdrowym rozsądkiem. Sekty garażowców, które sobie robią, co chcą, robią sobie strefy komfortu, jak żeśmy wczoraj mówili, o. I nie odpowiedzą, bo sobie nie radzą z pytaniem, jak się troszczyć o zbawienie, jak się starać o świętość, czy to staranie o świętość jest konieczne do zbawienia, czy nie. No Hebrajczyków mówi odparcie, że bez tego się nie zobaczy Boga. Trzeba się troszczyć o zbawienie, żeby uniknąć kary. Sekciarz? Nie, nic nie trzeba robić, sola fide. Nie? I po co latacie na te spotkania jabłcoka i chlebcia? Macie, daje wam to jakieś życie wieczne, jak chodzicie, czy nie? Powtarzam pytanie, żeby nie było później, że nie mówiłem. Tak? Jak nie przyjdzie raz, drugi, traci życie wieczne, czy nie? No i widzicie, jakakolwiek by nie była odpowiedź. Rozstrzeliwujecie się sami, ale taki jest protestantyzm. Pozdrawiam.